Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się w grze Elden Ring. No i tak. Jesteśmy niedaleko miejsca zwanego Trzy Siostry. Tam gdzie są te wieże, szukam żuczka, jeździłem w dziwnych miejscach, aż w końcu natrafiłem na coś takiego. Z tego też powodu zdecydowałem się wznowić nagranie, czy tam w sumie nie tyle co wznowić, co je zacząć w ogóle. I tak. Nie udało się tam nic znaleźć. Za to tutaj mamy pojedynczego takiego gościa, no i żuczka, który, jeśli się nie mylę, będzie posiadał jakieś zaklęcie, więc warto by było zobaczyć. Okej, mroźny oręż. Faktycznie ma jakieś zaklęcie. Nadal nie rozumiem, czym nasza kosa nie jest traktowana jako święcona broń, ale dobra, mniejsza. Więc tak, no, początek odcinka już z przytupem. Zobaczmy, czym jest ta cała mroźna broń, mroźny oręż. Okej. Okej. Czyli tak, ogólnie mroźne wzmocnienie na broń. I co tam jeszcze było wspomniane, że jakaś stara wiedźma uczyła naszą nową szefową, muszę tak ją nazwać, czyli tą Rani, czy jakiej tam. No. Jak uczyła jej mroźnej magii, co ciekawe, co tam po prostu zaszczepiła w niej lęk przed rocznym księżycem i... Aha, ciekawe. Dalej zwiedzamy. Dobra, no. W sumie to jest sensowne miejsce, żeby, wiecie, tak teraz tutaj jeździć i zwiedzać. Tak, no. Zawsze coś robimy. No i... Tak, mogę więcej powiedzieć? A, w sumie za dużo to nie mam do powiedzenia. Za bardzo nie myślałem o tym, co będzie w tym odcinku, nic. Poza może potencjalnie jedną rzeczą. Hej, ten da dużo run. Jeśli nie mylę, 5, no w miarę dużo. Ale tak, Zostałem. Dobra, już pamiętam. A dowiedziałem się... Trochę Albinauryka. Ale tak, znowu się rozpraszam. Dowiedziałem się, że ten magiczny klucz tam do czapka młodego uczonego. Czapka młodego uczonego. Za larwy, co? Daliśmy jakieś rzeczy bez możliwości porozmawiania. Okej, mniejsza. Tak. Pamiętacie na pewno tą lokację, tam chyba była z dzwonnicami, czy coś takiego. To tutaj dowiedziałem się, i to bezpośrednio sam się zapytałem nawet, mogę szczerze przyznać. Jednego kościa. Czy te miecze... No, czy da się zdobyć ich więcej niż tylko ten jeden? Wiecie, potem nie musieć płakać, że zużyłem jedyny, nie zobaczę dwóch teleportów, a nie przemyślałem sprawy, czy coś. W sumie dowiedziałem się właśnie, że można... A spokojnie, używać, bo jeszcze nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale ponoć zdobędę jeszcze spokojnie możliwość wejścia do pozostałych, więc no, po prostu może dzisiaj też na tą dzwonnicę jakąś wejdziemy. Chodzi o samego tego, nie pamiętam teraz, ale ogólnie ten cel od... znaliśmy dzięki naszej nauczycielce magii i jednocześnie teraz w ramach wątku z tą właśnie Rani, tak się chyba nazywała? No wiecie, tym tutaj głównym. Co to za... Chciałem powiedzieć kurczak, ale to jakiś pies. A może lepiej tam się nie zbliżaj. My... Zauważyło mnie. Super. Po prostu super. Aha. Jest duże, jest psem. No dobra, może bardziej jakimś wilkiem z delikatnie lisimi zachowaniami. Ale tak, chyba to jest moment mojej śmierci. Oficjalnie. Czy to jest czarujący pies? Tak, czarujący pies. Tego jeszcze nie było. Nam, zgon, pięknie, po prostu zgon. A tam potencjalnie było więzienie. Chyba tak się nazywają te rzeczy, więzienia. No ale tak mniejsze. Skupmy się teraz na rzeczy.
No tak, tam właśnie jeśli chodzi o ten wątek tej naszej, tej, ten ostatnio zaczęty, mieliśmy spotkać jakiegoś generała na R, nie pamiętam teraz nazwy, co powiem szczerze, nie za bardzo wiem, gdzie go spotkać. Po prostu nie mam niczego, co chyba sugeruje. A jak to się nazywa, gdzie go można spotkać? No, Wielki Most, Zamykliwie i Grzywy, Port, mnóstwo różnych rzeczy, no ale dosłownie nic nie sugeruje, gdzie go spotkać. Może mamy coś, co by mogło kierować, gdzie on jest. Dalej. Ale niestety. Jeśli mam być z wami w 100% szczery, to ni cholery nie wiem, gdzie go szukać. Też nie, później pewnie sam przyjdzie, więc no nie ma co się przejmować aż tak strasznie tym wszystkim, a póki co... Dobrze, zauważam, że tu jest to więzienie. Wieczne więzienie Królewskiego Grobu. Oczywiście, że wyzywamy na pojedynek. Wiecie, to jest taki standardzik, że po prostu... Co widzę takie miejsce. I mam do czynienia tym razem z... Onyxowym władcą. Jak... Jeden z tych przeciwników, wiecie, spotkaliśmy takich już. No nawet zachowuje się jak jeden z nich. Chyba nie jest to nikt jakoś szczególnie groźny. Pomijając kwestię, oczywiście, braku energii. Dlaczego nie powinienem dopuścić? To jest podstawowy błąd, jaki robię, jeśli chodzi o walkę czy coś. Zawsze powinienem zostawiać sobie chociaż odrobinę energii na unik. I wyczuwać, powinienem też się nauczyć te uniki, a nie tylko klikać w pierwszym lepszym momencie. Chociaż dobra, nie było to potrzebne. Jedną butelką. Rzucą, pokonaliśmy gościa i zdobyliśmy zaklęcie meteorytu. Jej. Ale na szybko tylko zobaczymy. Nie zdążyłem. Chciałem zobaczyć, wiecie, czy to jest legendarne, czy kolejne takie super, że mam do kolekcji, ale nic z tego nie będzie. Bo nie ukrywam, na obecnym moment zależy mi tylko na legendarnych. Nie, po prostu. Dobra. Skoro po prostu to fajnie, może kiedyś jakimś cudem właśnie będę tego używał. Nie wiem, najprawdopodobniej, jeśli już, to ręki plus, czy coś. Ta postać raczej z zaklęciami się nie będzie bawiła. Jeszcze tutaj to pozbyć się tego psa. Ostatnio przegraliśmy. Ja tak łatwo się nie poddaję, więc... Zobaczmy, czy doleci. Pewnie nie. Jak na złość? No oczywiście, że nie. Jeszcze odskakuje. Chociaż muszę przyznać obrażenia, on robi to przyzwoite. Aha, trzy pociski. Wszystkie trzy trafiły jak na złość. A teraz jeszcze się pewnie nie zdążę wyleczyć. Oczywiście, że nie zdążę. Co będę się próbował leczyć, to ten pies będzie mnie gryzł. Za obrażenie tyle samo, ile nie więcej. Teraz tak, na spokojnie. O, muszę nauczyć się trafiać, co nie jest proste. Walcząc z czymś tak ruchomym, jak jest. Ale okej. Okay. Może się będę na spokojnie rzucał raz na jakiś czas tylko tą błyskawicą, a nie non-stop. Wiecie, jeszcze to jakoś ugramy. Okej, będzie pluł we mnie. Okej, super unik. Dobra, już po mnie. Już po mnie. Więc co mówię, zwykłe psy mnie się tutaj dołączyły do walki. Tak, oczywiście, oczywiście. To w sumie psy, no wiadomo, że chodzi o wilki, no ale... Takie uproszczenie, można powiedzieć, nazw. I tak, pewnie powinienem odpuścić, albo zmienić strategię. Ale ja jestem zbyt głupi, żeby odpuścić. Zbyt pewny siebie, jeśli chodzi o moje umiejętności. Tą strategię, żeby ją zmienić, więc tak. Chcę się męczyć jeszcze długie godziny, no może nawet, jeśli trzeba. Bylebym tylko nie musiał nic zmieniać, więc tak. Nie wolno, nie wolno, nikt ci nie nauczył, że zabawa ze śmiercią jest zła. Chyba nie, ale dobra. W takim wypadku teraz na spokojnie eliminujemy wilki, potem pokonać tamtego ognistego. Podejrzewam, że nic za niego wielkiego nie będzie. Jestem tylko strażnikiem tego przedmiocika jakiegoś, który tam leży. Więc tak. Ale jak mówię, to jest kwestia... Oty, czy dumy, czy czego.
Obudził się. Na szczęście dobrze. Na szczęście jeszcze ten drugi tam nie idzie. Tylko tutaj. Okej. Okay. Dało się trafić przez wszystkie. Najgorszy błąd, jaki mogłem zrobić w sumie. Błąd. A, okej. Okay. Mhm. Szybki jest, muszę przyznać. Mhm. Jak większość psowatych, tak zauważyłem. Ja. Nie wiem, czemu tak tutaj psy wszystkie są przedstawione jako szybkie bardzo. Wszystkie psowate, może powinno powiedzieć. Nie jest mowa koniecznie o psach. Wilki. Jakieś kojoty, wszystko co tak... Też trochę przypomina psa, jest tutaj zawsze takie szybkie i... Bardzo często również wkurzające. A tutaj mamy jeszcze czarującego jakiegoś rudego wilka. Cokolwiek to jest. Wiecie, nie chcę klasyfikować, nie wiedząc do końca czym to coś jest. Okej, będzie jeszcze atak z komety. Przynajmniej ja to nazywam kometą. Też nie wydaje mi się, żeby to tak prawidłowo nazwać. Miała być jakaś kometa. Mhm, sprytny, sprytny, tak? Taki sprytny z ciebie piesem. Mhm. Magicznym trafem akurat mi przypadkiem trafisz teraz, tak? Nie, no nie ma tak lekko. Gin. No, nie ja, ty miałeś zginąć. Wiecie co, to jest chyba dobry moment. Tak, naprawdę dobry moment. Na delikatną zmianę strategii. Pierwsze, do widzenia, talizmanie żółwia. Witaj, talizmanie. O, znowu pomyliłem fakty. Myślałem, że to był ten święty skorpion, ale... znaczy jakiś ten, jakiś elektryczny, to tylko święty, okej. Jakiś płócienny talizman. Gdzie to jest? Niesamowity eliksir, żegnaj siło. Tutaj wzmocnienie błyskawic. Ej, zobaczymy jak teraz to pójdzie. Podejrzewam, że pewnie zginę znowu z 20 razy czy coś. Ale tak. To będzie już ostatnie starcie, które wam pokażę w pełni, zanim zacznę robić cięcie. Na spokojnie, damy radę. Musimy to zrobić. Ja się nie poddam, naprawdę. Dobra, już wiem jak to się skończy, patrząc na to. Dobra. Jeśli jest sytuacja, to przed nogą zaryzykujmy z mięsem. I pastylka. Trochę mięso no, napełnia truciznę od razu. Chciałem, że to wiecie, jakiś może tylko procent, a nie, tutaj całość zarzucę. Halo, rudzielec, chodź tutaj. Chodź. Zobaczymy, jak teraz będzie z błyskawicami. Oczywiście nieładowane. Ładnie. Nie wiem, jak wielka jest różnica, ale czuć jakąś tam, więc... No, jak dla mnie dobrze. Ja mówię, że nie wiem, jak wielka, bo wiecie, no, nie sprawdzamy już tak dokładnie. Okej. Później zobaczę sobie konkretne numerki. Ale jedna rzecz jest pewna, przynajmniej plus jest taki, że widać, że stabilnie rzucam te obrażenia, więc... Cokolwiek by one nie były, przynajmniej wiem, że to nie jest jakiś szczęśliwy traf. Że zdaje tyle, a nie mniej. Ale dobra. I przy okazji teraz fajnie, tak jeszcze elektryzujemy się. Okej.
Okej. Okej. Jeszcze jeden dobry traf i wygramy. Albo jeden zły traf i przegramy. Okej. Trochę run, nawet nie aż tak szczególnie dużo, no i jak mówiłem, nic więcej. Ale satysfakcja wielka, że w końcu się udało. Boże, że tutaj są wilki, które pewnie mnie zagryzą, znając życie. Teraz jak na złość. Muszę być naprawdę ostrożny, nie chcę powtarzać walki z tym rudym. A niestety, jeśli przegram, to pewnie będę musiał, znając życie. Patrzcie, ile ten weapon art, Ash of War, jak złotych zła. Ja to po prostu bije i... Powinienem już być nauczony, że Elden Ring nie kładzie cennych rzeczy na widoku. Powinienem już być nauczony. Ale nie, ja jestem idiotą. Głupkiem, nie myślę. Męczyłem się po piekiskie błahostki. Niemniej, fajnie, przynajmniej przetestowałem, widać, że ten święcony, czym w sumie święcony? Elektryczny cosiek działa. Możemy na tym nawet zostawić tak, jak teraz jest. A tutaj chyba niczego więcej nie będzie. Prawie pewnie, że nie będzie, bo w sumie tu byliśmy przed chwilą. Poza tym tam poszliśmy po piesa i po to wszystko, więc... Nie wiem, co dalej. Ale super, bo no tak, no wiecie, udało się. Jakkolwiek nie była to wygrana kompromitująca, że taki zwykły... Nikt mnie bardziej męczył niż nawet... boss. Taki, no wiecie, o co mi chodzi. Dobra. Mniejsza. Naprawdę mniejsza to wszystko i... I myślę za chwilę, jak wymyślę coś, co możemy zrobić. Pomijam ewentualną kwestię walki ze smokiem, bo jednak ten smok tak... Uważam, że jest trochę zbyt mocny jak na ten moment dla mnie, więc no za chwilę już się usłyszymy. Dobra, mam zapewne samobójcze, jak widzicie, jesteśmy znowu w Sanctuarium Bestii. Zanim coś jednak, to zobaczymy, czy możemy rozwinąć postać. No możemy. Jako, że i tak będę szukał niedługo, prawdopodobnie powinienem pójść, zacząć się skupiać na tym, żeby znaleźć ten, jak to się nazywa, trochę mi słów. No, respecjalizacja, co na razie. Pójdźmy bezpiecznie, inwestujmy w hapeki. Chodźmy po meduzę, bo ona jest najbardziej rozwinięta. Ta butelka, chociaż to jest trochę marnotrawstwo. 202. Okej. Jest postęp. Jesteśmy w stanie przerzucić jego jeden cios. A nawet dwa chyba jakieś słabsze. Co potencjalnie dobrze zwiastuje. Okej, jakimś głazem w nas rzucił. Ale tak, to może wreszcie to jest ten moment. Kiedy właśnie dobrze ustawiony duch. Chciałem powiedzieć, dobrze ustawiony duch pomoże mi się go pozbyć. I wiecie co, zamiast się bawić w błyskawice, muszę twarzą twarz z nim stanąć. A co oznacza tylko tyle, że szybko mieszamy. Nie będę wykorzystywał go teraz do leczenia. Do widzenia mi z tym. Pasta? Nie. Pełnu śmierci? Nie. Nie. To jest chyba dobre. Pięte ataki. Dlatego, że chcę bawić się kosą. Pierwsze co, to odzyskujemy to. Oj, służy. Jaka na meduzę. Delikatna regeneracja. Może pozwoli przeżyć trochę więcej.
Meduza zginie, zanim zdąży cokolwiek zrobić. Ale też bije śmieszne obrażenia. Nie. Po niemu trzeba czegoś szybszego. To właśnie katanę może, czy coś, nie wiem. Znaczy on jest taki chaotyczny w swoich skokach, że ciężko stwierdzić, co będzie dobre. Jeszcze jedna próba. Później się wycofuję. Teraz spróbuję. Można nawet słabszą bronią, właśnie będzie uczyć katana. Akurat jestem świadom, że jest słabsza. Sprawdzę, póki mnie nie widzi, wiecie co? Jedną rzecz, bo mam... ...pewne, ale... ...spróbuję zrobić coś, co... ...teoretycznie powinno szybko go pokonać, jeśli... O, przy okazji mam dwa wolne miejsca. Nawet nie zwróciłem uwagi. Dobra, to bierzemy. A jako drugie... ...nie wiem. A nie, to już mamy. Dzwonimy po meduzę. Bazujemy się. Oczywiście, że mnie trafił tym czymś. Tego, że nic nie widziałem. I zabił mnie, no. Może jednak bezpieczniejszym wyborem będzie po prostu zamiast jakieś się chować, przebiegać i tak dalej, to walczyć z nim twarzą w twarz. Chyba tak. Tak. A teraz od razu był tutaj? Serio? Dobra, rzucaj szybciej. Daliśmy radę. Wreszcie. Czarny płomień jednak. Okej. Można powiedzieć tylko jedno. Jej. Daliśmy radę. Chociaż było to mocno chaotyczne i mocno takie... No spontanie, ale jak mówię, no... Teraz tak trochę ciężko mi coś wymyślić. Okej. I... Tego co rozumiem, teraz znowu będzie można go karmić tymi... cokolwiek. Jakkolwiek to co się nazywało tam wtedy. No ale dobra, punkt odhaczony teraz. Tam zostało do zrobienia. Dobra, co zostało to może za... dużo. Dane. Ja, żebym w nim był. Dobra, wiecie co? W takim wypadku... Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale tak, pójdziemy do tego tunelu. Grobnia. Pogrobna, nie ukrywam, nie chciałbym na razie wracać. Chociaż w sumie nie chciał wracać. Jeśli jest coś do zrobienia w pogrobnie, no to oczywiście, proszę bardzo, daj tam dostęp do tego, powiedzcie mi o tym, ja z chęcią tam wrócę. Pogrobno było przyjemnie proste. Porównanie z tym dziadostwem tej krainy i wszystkich innych. W razie pojedźmy tutaj po prostu i zobaczmy, czy... będzie takiego... uwagi. Na ruiny. Ejdźka. Kamień Kowalski 4. Miło. Jakieś obrazki ptaków, które... testują prawdopodobnie atak tego, czego bym nie chciał, żeby...
Nie znalazłem nadal wyjścia do tego całego tunelu, ale za to mamy groby. Groby tam i runy, więc... Wielki bonus. A nic z tego typu, ale wiecie, zawsze coś. Jak będę kiedyś piracko potrzebował run. A, okej. Okay. Dobra, wiem gdzie jesteśmy. Sprawdzić. Okej, okay, jednak się chyba myliłem. Myślałem, że to po prostu zwiastuje cliff jeden w progrobnie, o którym mówiłem, to w sumie przebukować był dosyć ciekawy mieczyk. Który to też na innej postaci. Ale jednak pokazuje rzeczywiście jakiś tunel tutaj. Jeśli pokazuje tunel, to czemu by nie? Pójdziemy, zobaczymy. Chociaż... O, nie podoba mi się to. Ciemne miejsce, to za nim. Dalej co? Lampka? To? I mamy Kamil Kowalski ponury. Nie żeby coś grał, ale takie rzeczy to już od dawna mam pod ręką, kiedy sobie zechcę. Ile razy sobie zechcę, więc... ale nie dzięki. Jednak tak, jesteśmy w tunelu, jej. Jesteśmy gdzieś. Możliwości wyjścia, chociaż... Okej, okay, bez możliwości wyjścia trochę przesada, możemy sobie wytepać w każdej chwili. Ale tak, nie żebym ja chciał wyjść. Na razie, tak. Ten wątek w sumie poważniejszy zadania. Walczyć z bossem, którego nie potrafię znaleźć. Więc no, ciężko się. Podejrzewam, że bossem w sumie. By dobrze jakiś zwykły empec czy coś. A póki co. Wiecie, jak nie mamy nic lepszego do roboty, to naprawdę najlepsze, co można robić, to tak łazić po tunelach, jaskiniach, kopalniach, szukać skarbów, szczęścia, radości. Wiecie, o co chodzi. Ten tunel prowadzi gdzieś dalej. Jakkolwiek jest to kuszące, tak na dół gdzieś spadł jakiś przedmiot. Nope, zanim pójdziemy tam, to chcę sprawdzić, co tutaj. Owych górników. A tam czwóreczki, więc... Okej, to chyba był... Najprawdopodobniej bełt. Aha. Albo mi się wydawało, albo słyszałem... alarm. Tak bardzo możliwe, że słyszałem alarm. Teraz... Takich można pokonywać łatwo właśnie przy użyciu ognia, bo mają... łatwo palne rzeczy ze sobą. Tu się nie musimy wielce przejmować. Grajmy co się da. Kamil Kowalski 4. Żegnaj. Tutaj co dostajemy? Motyl, marnowana złota łapa. Płaka chciałem powiedzieć, ptaka. Garść wybuchowych kamieni. Milutko. No i cóż, no. A tyle w tym miejscu. Jest. To jest najciekawsze. A tak się odbijają, a bijemy ich im dużo. Ale tylko jednoręczne się odbijałem, patrzcie, dwuręczne normalnie. Tam. Razem mamy drabinę, więc... Jak jest drabina? Fajnie. Ale najpierw pójdziemy tam, gdzie były te takie... No głównie dlatego, że wiecie, to pierwsze to odkryłem, to niech będzie pierwszy. No w sumie też na sytuację taką, że właśnie niektórych wrogów nie możemy atakować się skutecznie. Jednoręcznie, to pozwólcie, że jednego ręcznie. Nie będę rozświetlał wszystkiego pochodnią. Ja wiem, że może to być nieprzyjemne. Na YouTubie może być za ciemno dla was, ale... Okej! Co? Jak, takie, jak taka bestia tutaj ma się pojawiać, to co ja może wezmę jeszcze... Chciałem powiedzieć, że wezmę ze sobą coś tam. Łyknę jedno, łyknę drugie. To w ogóle jest chyba jeszcze większe niż te ogólnie duże.
Albo nie, nie, dobra, to jest po prostu ta ogólnie duża. Ale z jakiegoś powodu strasznie wściekła. O, proszę. Udało się przełamać tego postura. Jeśli to w ogóle ma postura. Ale tak, pozbyliśmy się tego. Nie wiem, czy było większe, czy nie. Minie się, no to wydawało, że było. Prawdopodobnie nie było. I tak, srebrne świetliki, kamienie czwóreczki. Coś jeszcze wyjątkowego tutaj jest, czy to jest taka słynna odnoga tylko po to, żeby sobie powalczyć z ośmiornicami i zdobyć kilka kamyczków. Jakiś trupek, który ma krzyżową naginatę. Krzyżowa naginata? A zaraz zobaczymy. Pozbyt na pewno jest broń. Jest to włócznia, na którą nie mamy statystyk. I tak, zobaczymy szybko sobie moveseta. Wow! Wow! Mówiłem coś o tym, że tamten moveset włóczni mi się strasznie podobał. Dawam to. A, też jest super. Nie, tamto może nie jest najlepsze. To też może nie jest najlepsze, ale wow! Bo tylko, że wymaga 20 zręczności, to wydaje się naprawdę super. Zdecydowanie jest lepszy od tamtej poniekąd. Chociaż tamto też ma swój urok. Więc mogę powiedzieć, że zarówno ta włócznia halabarda, jak i to super. Wyglądają, super się prezentują, mają fajne movesety. Ale tak, no jak mówiłem, ja po prostu bardzo lubię włócznie halabardy i inne takie rzeczy, jeśli są dobrze implementowane. A jak też wspominałem niejednokrotnie, niestety mało która implementacja mi się podoba. Łaski. Ale w co wszystkim w sumie na obecny moment nie pamiętam. Chociaż nie pamiętam, dobra. Widziałem ten przedmiot, ale naprawdę nie kojarzę, więc pozwólcie, że szybko to sprawdzę. Tu jest niełaski, to jest takie typowe i światło wskazuje drogę, lecz chaotyczne. Daje promyczek, który gdzieś pokazuje na coś, ale to w sumie losowo pokazuje. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Znowu jakaś brama do bossa, ja nie chcę bossa, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ja umrę. Zobacz najpierw malutkie drzwiczki, a dokąd to prowadzi? Halo? Te łaski? W którym już siadałem? Chyba... Ja tu byłem już kiedyś? Faktycznie, ja tu byłem, to było dawno, ale faktycznie byłem. I ten, jak mu tam ten dzban tutaj chyba stał, jeśli się nie mylę. Tam wiecie, wcześniej. Nawet tak pasuje trochę miejsce do tego, żeby tutaj stał. Ale dobra, mniejsze z tym. Au. Skoro mam tak blisko miejsca łaski, no to... No to idziemy! Co będę się ograniczał. Pokonamy tego dziada, który tutaj siedzi jako bossu i... Magmowy brzmi. No jednego takiego brzmi ja już pokonałem. Tylko tamten był z imienia wymieniony, więc... Tamten chyba był groźniejszy. Skoro był z imienia. Okej, okay, przynajmniej teraz wiem, że ich magma w sumie nie jest taka zabójcza, jak mi się wydawało wcześniej. Zdecydowanie tamten był groźniejszy, chociaż to mogło być też kwestia przedmiotów, które miałem ze sobą wtedy. Mamy wszystkiego. Ale wydaje mi się, że naprawdę ten jest taki słabszy. Jakby ten tutaj miał nas przygotować teoretycznie na spotkanie z tamtym. Tak miało być, to prawo, jak zwykle. Wszystko w odwrotnej kolejności zrobiłem. To jak na niego sprawuje się bliskawca? Nie powiedziałbym dobrze. Może być. Chociaż lepiej się sprawuje zwykłe uderzenie z kosy. Spokojnie, pokonamy go. Bo nie możemy się śpieszyć. Nie robić głupich ruchów. Ja przełamałem mu posturę. Dobra, dobra, szybko. Mamy kontrę.
w sumie ten taki atak lepszy. Jeśli taki atak zrobi, to najczęściej to jest już... Może nie tylko znak, że zwyciężyliśmy, co znaczna przewaga. To na pewno. Prawie. Tamten jeszcze, pamiętacie, miał... Potem chodził na dwóch łapach jakby. Miał podpalone ostrze, ten tego nie robi. Na pewno jest samouczkiem tych takich właśnie magmowych żmijów. Ten tamtego. Ale dobra, mniejsza. Mamy serce smoka i księżycowy woal. Ta nazwa. Księżycowy woal. Dobra, księżycowy woal. Mieczyk, więc... gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie, nie. Tutaj, księżycowy woal. Wow. Sporo to wymaga inteligencji. Pana. Katana wykuta z błyskamienia. Arcydzieło seliańskiego zbrojmistrza. Doszcze jest schowane, otacza światło. Stąd nazwa księżycowy woal. Unikalna umiejętność mijające światło księżyca. Schowaj broń, trzymaj ją przy biodrze w ważnej postawie. Potem wyprowadź zwykły lub silny atak, by dobyć szybko klingi i zadać błyskawiczne cięcie. Oba ataki uwalniają falę światła. Ale ciekawe. Ja przy okazji dopiero teraz zauważyłem, że nie mamy aktywowanego łuku runicznego. Chciałem już powiedzieć runu łukicznego czy takiego, ale wiecie, dobra. Ja się zawsze pytam. Więc nawet nie byłoby nic dziwnego. A tak, dobra. A co chciałem w ogóle jeszcze powiedzieć? W sumie nic. Udało się. Mamy to. Elik. Jakby spodziewałem się trochę więcej, można powiedzieć, po tym. No ale jednocześnie nie ma też co narzekać, wiecie, no to jest fajna sprawa, że tak udało się. Bez zgonów, co jest w sumie najistotniejsze dla mnie. Bo wiecie, jak mnie kiepsko ze zgonami. Mam ginąć w jakiś głupi sposób. Ciągnie. Ciągnie. Ale dobra. Nie będę przedłużał, bo nie ma co. Ostatnie, co nam tak naprawdę zostało w tym miejscu, usiąść tam przy ognisku. W sumie ognisku, miejscu łaski. Mam 20 parę tysięcy, to dodamy kolejne punkcik do życia. Bo nie czuję, żebym aż tak potrzebował teraz innych statystyk, a jak nawet będę potrzebował, to już lada moment będziemy mieć dosłownie opcję. Mam tylko nadzieję, opcję resetu. Bo muszę sobie przypomnieć, gdzie ona była. Mówił, gdzie, i ja też chyba wspominam to, jak to się nazywa, na jakimś odcinku. Ale oczywiście moja pamięć jest... Może póki co jeszcze pogadajmy z nim, czy coś się zmieniło w jego asortymencie i tak dalej teraz? O, można teraz pogadać. Nie handluję niczym szczególnym, ale zdobywać coś pomyśleć się może w takim razie tych dwóch rzeczy. Fajnie, że przynajmniej on, wiecie, ma jakieś dialogi. Known as Nokron, the other Eternal City. After years of expeditions, we've determined the location of Nokron by going underground through the well in the Mistwood of Lingrave. You can see Nokron up above, only we've failed to find a path leading to the city. Blythe's made a good go of it, but I'm afraid this has him quite stumped. To be honest, I'm not sure where to go from here. I take it you've heard well. Okej, dobra, czyli on się będzie powtarzał po prostu. Jeszcze dowiedzmy się w takim razie czegoś może o Blythe? Blythe is Lady Rani's stepbrother. O, a to ciekawe. Queen Renala approved of him, and they played like siblings from childhood. They were always happy to have me tag along as well. When Lady Rani renounced her flesh and chose the dark path of the Empyrean, Blythe and I swore allegiance as vassals. But none of us will ever forget our earliest days together. Promise to look after Blythe for me, will you? The man is honest to a fault. O, miło. Miło. Dobra. W takim wypadku nie mogę ich zawieść. Jak takie miłe słowa słyszę i w ogóle takie miłe historyjki. Ale tak, skoro... istotnie takie cliwe, to fajnie by było móc im pomóc. Powiem tylko w tym, że... Mam być z wami całkowicie szczery, to...
mam zielonego pojęcia, co zrobić z tym wszystkim. Więc tak, chyba będę musiał pogodzić się z tym, że nic nie zrobię. No i tak jestem, właśnie można powiedzieć, na tym etapie, gdzie ponownie nie wiem co zrobić, skończyliśmy sobie tunelik. To teraz zróbmy coś, co mogłoby się wydawać głupie z pewnych perspektyw, a z innych nie będzie głupie. Czyli zrujmy ten region jeziorka. Jej. Pamiętam, że to chyba jakaś inwazja była ostatnio. Dawno temu i nieprawda, że tak to określę. No, nimi się nie przejmujmy, tam coś widzę. Jak to jest jakieś bagno. Wiem, poszukajmy po prostu tutaj, wiecie, wszystkiego co możemy, tak jako taką miejsc łaski, jakichś innych rzeczy. Po prostu, wiecie, poeksplorujmy sobie. Ten tego nie zauważył, a czyli co jest? Wiadomość. Trzymaj się przed szopą za południową bramą. Tam coś. A. Celia, miasto magii. Hejt. Ej. Ej. Chciałem zwiedzać bagno, znalazłem z tego jakieś tutaj wielkie coś. Nie? Chodzi. Cię, o co tu chodzi? Ja już chyba. Zaczynam mieć sensu i gadać głupoty. Tak, może lepiej zakończę wątek, bo sam w sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć przez to. Czy dziada? Słyszę gdzieś dziada. Słyszę dziada toczącego kulkę. Nie lubię dziadów toczących kulki. Powiem mi zbyt dużo zawroty głowy o to, żeby właśnie ich odnaleźć. Jasne. Muszę odnaleźć dziada. Mieć dziada toczącego kulkę, wiecie, że chodzi o chrząszcze, chrabąszcze, skarabeusze, wiecie, na milion sposobów te robaki nazywam. No dobra. A, czarodziejów. Całe szczęście rzucałem podstawową dosyć magią, która nie jest jakoś szczególna. Na tym etapie przynajmniej. Ja. Ale jest murek, na który można się wspiąć, więc też nic nie będzie. Ej, no cóż. Liczyłem, że jakiegoś chrząszcza, chrabąszcza właśnie tutaj znajdziemy. Gdzieś tu jest. Ja go słyszę po prostu. To bardziej w tych regionach, ale jednak. Teraz powinien być słyszalny? No. Wiadomo jest tylko w przekonaniu, że on tu gdzieś jest. Tędy? Wiecie. Ucie! Chrząszcz olbrzym! Chodź, chrząszcz! Nie, nie uciekaj! Nie uciekaj, chrząszcz olbrzym! Druga, goń chrząszcz olbrzyma! Dawaj nagrodę, chrząszcz olbrzym! Naprawdę? Olbrzymi chrząszcza nie daje żadnej nagrody. Nie mogłem się spodziewać pewnie po wyglądzie. Ale mniejszy, no bo jak mówiłem, ja za tymi chrząszczami będę biegł wszędzie, więc no. Mieliśmy się zatrzymać przed szopą za południową bramą, czy coś tego typu. Tak też zróbmy. Ale zanim dalej to. Jego, więc jak to widzę, co. Lepiej mieć tą pochodnię. W ten sposób jesteśmy chociaż, wiecie, trochę chronieni. Nie? Może przed szopą, czy za jakąś bramą. Tutaj to było, czy gdzie indziej? Szopa Gavoriego? A pleasure to see you. A pleasure indeed. I am Gavori, a great sage. In my day, anyway. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the Scarlet Swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia.
Zobaczymy, co chce nam zaproponować. Then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. The rotting sickness that afflicts Millicent has no cure. When the Erdtree flourished, even the demigods could not stave off its effects, despite their nigh godhood. But Millicent's suffering can be ameliorated. For this, you are to find a certain needle. Seek the deep, scarlet swamp of Aeonia outside Celia's bounds. The needle, made from unalloyed gold, is lost somewhere there. Okay. It's hidden somewhere in the secret. Dobra. No to mamy cel. Wow. Kolejny jakiś wielki cel, wielki quest. Nieźle. Ale tak... Możemy się w sumie tym zająć, czym by nie. Właściwie, że tak... jeszcze chwilę możemy pobiegać. Plus też to... Można powiedzieć, że łączy się z czymś, co chciałem zrobić od początku, więc... podwójny sukces. No i miejsce łaski. Ja się nie mylę, właśnie to miejsce łaski było tym, które oryginalnie odkryłem. Ten z to bagną, więc tym bardziej. No, nie, nie. A właśnie, czemu ja to mam? Ja tego nie chcę. O, i ładuje się tu jakieś dziadostwo. Są tu też coś wojownicy. Zginę. W ostatniej chwili zdążyłem zawołać konia. Jej przynajmniej tatus mi się nie naładuje. To było w ogóle... Nie, błagam, nie. Dowódca O'Neill. Cokolwiek to jest, ja nie chcę. Przepraszam, ale... jak to nie miało wyglądać? Okej, czyli ten efekt to jest szkolotna zgnilizna. Ale teraz wracając. Przepraszam, jak to niby miało wyglądać? Proszę mi tutaj powiedzieć. Bo ja żebym nie zrozumiał, co ja tu mam zrobić, jak to jest sytuacja, w której mają mnie tak... otoczyć. O, okej, dobra. Oryginalna nazwa Skarabeusza. Okej, czyli... A, on macha i po prostu przywołuje sobie w ten sposób wsparcie. To dziwny dowódca. Czy pozbędziemy się szybko tego wsparcia, to chyba powinien pozostać sam. Wtedy może jeszcze damy mu radę. Ja mam jakieś zdolności, które ich wzmacniają, więc... Okej, sam dowódca, muszę przyznać, ma zdolności, które są trochę... niepokojące, jak na przykład wywoływanie tej całej efektu, kimkolwiek ten efekt jest. W sensie, znamy jego nazwę, ale jak on działa, to nie jestem jeszcze pewien, więc no. Ja bym tak mocno na niego uważał. Jak się o czymś czegoś nie wie, to lepiej tego po prostu unikać. Mam żyć z konsekwencjami tego efektu. O, on ładuje coś potężnego, jestem tego pewien. Okej, okay, zmęczył się tym. Okej, czyli on ma tak, po którym się męczy. Chyba krwawienie mu weszło. Okej. Okay. Jak zaczyna tworzyć te powietrze, to lepiej się odsunąć. I dobrze, dobrze. Pomału zaczynam widzieć już jego ruchy. Można nie tyle przewidywać, co zaczynam rozumieć, jak on działa. Jak błyskawica? 210. Nie jest źle. Ale przy okazji powinien to zrobić wcześniej dużo. To wzmacnia mi świętość. Patrzcie, gdyby tak zarzucić wzmocnienie świętości i błyskawic. A sobie sojuszników. Tyśmy szkarotnej zginilizny. Super.
teraz w sumie? Bo chyba to nigdzie nie jest wytłumaczone, co teraz. No a teraz głupio zginęłem od topornika, no nie wierzę. Byłem tak blisko. To nie jest ciężkie starcie, powiem wam szczerze. To ja sobie tylko chaos wywołuję swoim głupim ruchami. Ja jestem w stanie go pokonać. I okej, okay, przy okazji samo w sobie skrawatna zgnilizna, z tego co widzę, to jest po prostu taka trochę, jakby to nazwać, mocniejsza trucizna. Więc nie jest źle. I teraz tak, tak. I dosłownie to samo. Nie wiem, po co jest ten posąg w ogóle. Ale tak, łykamy. Teraz, będąc wzmocnionymi potęgą tego wszystkiego, możemy łatwo lepiej wyeliminować pierwsze wsparcie. Dobra, nie będzie to takie proste, jak jednak myślałem. Więc może poprosimy o własne wsparcie. Wiecie, nie musi to być nic wielkiego. Ale meduza wydaje mi się, że prożyje wystarczająco długo, żeby nam pomóc. Fajnie by było też, gdyby moja postać normalnie unikała, a nie czekała 20 lat z uniknięciem, jak to ma w zwyczaju. Dużo czasu natracę w głupi sposób, jestem już tego pewien. Mam dużo, zaraz niestety zginie. Twoje nie do końca rozsądne ruchy. I dobra, różnica minimalna. Jeszcze patrzę na to, że ładuję. Bardziej. Wtedy, wiecie, nie ładowałem też, bo ładnie. A ile teraz? No, różnica chyba zerowa nawet. Ciekawe. Ale okej. Okay. Nie muszę się przyjmować graniem pod tą błyskawicę teraz. A, powinien i tak być ostrożniejszy i wyczekiwać na unik jego ataków. Okej. Okay. Ten atak jednak jest zabójczy i niebezpieczny. To już szczęście tylko ten, więc stałych można łatwo unikać. Gorzej tylko, że stracimy wszystkie butelki przez swoją głupotę. Na kolana? Czyżby? Dobra! Piękne. Piękne zagranie. Jeszcze teraz tak. Okej, okay, odnawia sojuszników. Teraz muszę być ostrożny, bo zaraz ci z toporami wyskoczą. W tym momencie muszę się pozbyć toporników, jeśli mam wygrać to starcie. Nie powinno to być, wiecie, ciężkie, patrząc na to, że nie są szczególnie wytrzymali. Wydaje mi się, że to nawet jest dostosowane do naszego poziomu, to co teraz robimy. Na pewno, co mogę przyznać, to to, że topornicy biją bardzo dużo. A więc tak, ostrożny. O, dobra, nawet może to będzie lepsze rozwiązanie. Zdecydowanie tak. W obecnej sytuacji lepiej będzie ostrożnie do tego podchodzić, po prostu usuwać ich z błyskawisk, które też są u nas potężne, ryzykować śmiercią. Więc gin. Gin! Nie ty postać! On ma ginąć, nie ty! Dobra, dobra. O kurczę. Jedna dobra błyskawica i wygramy. Udało się. Ledwo przez moją głupotę i nieogarnięcie, ale się udało. Jej. Sztandar dowódcy oraz igła z czystego złota, proszę. Jednak jedno i drugie okazało się tym, czego potrzebujemy. Co jest? Halo? Ktoś mi to wytłumaczy? Co jest? Chyba zepsułem. Ale dobra, zobaczmy sobie szybko sztandar dowódcy. 24 siły. Umiejętność unikalna, sztandar bojowy. Unisz sztandar i wydaj rozkaz zbiórki. Zwiększa siłę ataku i obrony postaci i pobliskich sojuszników. Okej. Okay. Hmm.
Nie nakłada żadnych efektów, a jak ma moveset. Okej, tego typu. No, szczerze, nic wyjątkowego, ale i tak przyjemne. Ale dobra. Dobra. Odcinek i tak jest zdecydowanie za długi. Ale skoro zrobiliśmy tą igłę, zobaczmy może jej opis. A co dalej, to już zobaczymy w następnym epizodzie. A póki co, złamana, misterna igła z czystego złota. Jej. Wyczuwacie wykonana igła z czystego złota. Przełamana na pół. No niestety. Rytualny przedmiot służący do odstrączania bogów zewnętrznych? Ponoć może też zabezpieczać przed nieuleczalną chorobą zgnilizny. Mędrzec Gawroj, czym Gawroj, wiąże z tą igłą pewne plany. Okej, okay. Okej, okay, dobra. No cóż, no to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i dziękuję wam bardzo za uwagę. No i cóż, do zobaczenia już jutro w kolejnym epizodzie z Elden Ringa, więc no trzymajcie się i hej, hej!